Ukochani w Panu siostry i bracia, zgromadzeni na tej niedzielnej Eucharystii, jak my popularnie mówimy, w 22 niedzielę zwykłą w ciągu roku kościelnego, ale czujemy, że to dla nas już nie jest zwykła niedziela, bowiem to ostatnia niedziela, w której razem z diakonem przeżywać będziemy przygotowanie swojego serca do beatyfikacji. Tego nie będzie już można powtórzyć. Cieszymy się ogromnie mocno obecnością waszą i sióstr i naszych braci kapłanów, którzy też tu pielgrzymują, aby ubogacać swoje serce. Tak jak w lipcu i w czerwcu nawiążemy tylko troszeczkę do czytań, bo chcemy podczas tej homilii główną myśl jednak odnieść do posługi prymasa tysiąclecia, aby potem jeszcze do powiedzenia usłyszeć ze strony naszego teologa i historyka, stałego diakona. I by móc potem także i zadawać pytania. Moi drodzy, liturgia Słowa bogata zaprasza przede wszystkim do refleksji, jakie miejsce w życiu osobistym, rodzinnym, ale także i w pracy zawodowej ma w naszym życiu Boże Słowo. Czy jest skuteczne? Czy ma wpływ na przykład na dokonywane wybory? Może pierwsze czytanie Księga Powtórzonego Prawa. Staje przed nami Mojżesz, wielki prorok i nauczyciel, który, jak wiemy, wyprowadza rodaków z niewoli egipskiej i właściwie czyni to, wprowadzając ich w świat wiary. Analogia do Wyszyńskiego. Wyprowadzał, jak wiemy, naszych rodaków, czyli naszych przodków. Może niektórzy najstarsi jeszcze pamiętają dobrze tamte lata. Także z grzechów, które były związane i z wojną światową, i z zalewem komunistycznych ideologii, i myśli, które w ten czas padały, żeby świat uczynić ateistyczny, ale czynił to tak samo, wprowadzając rodaków, nas w świat wiary. Pasza Wielka Nowenna będzie tego dowodem. Kochani, serdeczne napomnienia, wezwania, prośby, które Mojżesz kieruje, mają budzić do wierności nas wszystkich, do wierności Bogu. On był przecież wychowany i kształcony w szkołach Faraona, ale nie dzieli się zdobytą tam wiedzą. Ona była naprawdę wyjątkowa, to jakby skończył w tamtych czasach najważniejsze uniwersytety. Ale czym dzieli się Mojżesz? Doświadczeniem najbardziej osobistym, bliskością Boga. Czym dzielił się prymas Wyszyński? Doświadczeniem najbardziej osobistym, bliskością Boga. Prawo, do którego odwołuje się Mojżesz, prowadzi więc do osobistego przeżywania przymierza, zwłaszcza w relacji do bliźniego. Być wolnym, od niczego niezależnym, zwłaszcza niezależnym od grzesznych przywiązań, oto ta ukryta mądrość, którą podejmie także, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, święty Jakub. Tylko ten, kto nie pożąda władzy, bogactw, kto nie boi się ludzi ani śmierci, staje się prawdziwie wolnym. A kto go czyni wolnym? Chrystus. I znowuż mamy jakieś skojarzenie bardzo mocne w odniesieniu do naszego prymasa tysiąclecia. Człowiek najbardziej wolny wewnętrznie, chociaż zewnętrznie tak bardzo był ograniczony. Zwłaszcza znamy tę historię, która zaczyna się od tego miejsca. Uwięzienie. Ale on miał tę mądrość, którą być może inni jeszcze nie posiadali, a którą my też chcemy zdobywać. Chodzi o zdobycie życiowej mądrości, jaką jest wiedza otrzymana przez tego, który jest jedyną światłością. I tylko ta mądrość spełnia tęsknotę odrodzenia świata, uczynienia go lepszym i służenia człowiekowi. Według apostoła Jakuba, jak słyszeliśmy, chrześcijanin powinien chętnie i z wdzięcznością przyjąć Słowo Boże i wprowadzać je w czyn, bo powołanie chrześcijanina związane jest nie tylko z przekazaniem wiedzy, uczeniem słuchania, żeby się wsłuchać, zrozumieć te słowa, ale przede wszystkim pokazać je, jak nimi żyć. To jest ta ewangeliczna mądrość. Życie Ewangelią eliminuje wszelkie zło, zwłaszcza gniew przeciwny miłości.
I mówi już o tym Pan Jezus w Ewangelii w sporze z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, kiedy wykłada prawo czystości rytualnej, którą ze względu na codzienny kontakt z poganami naprawdę trudniej było przestrzegać w Galilei niż w Judei, bo Galilea była nazwana przecież krainą pogan. Żydzi byli bardzo wymieszani z ludami innych narodów ościennymi. Więc Jezus broni uczniów. Logika jest prosta. Każde prawo stanowione musi być dla dobra człowieka. Ma służyć rozwojowi człowieka. W imię prawa nie można krzywdzić i nie wolno zapominać w imię prawa o dobru wspólnym. O moralnej wartości więc człowieka rozstrzyga to, co myśli, czego pragnie, do czego dąży. Mocne były te dzisiaj na zakończenie słowa Jezusa: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzi wszystko, dobro i zło. Wnętrze duchowe, jego duchowe życie stanowi największą i nieprzemijającą wartość człowieka i temu ma służyć cała nasza ludzka edukacja. I zobaczcie, o to samo się toczy dzisiaj we współczesnym świecie spór. Uznać prawo Boże, zawierzyć temu prawu, czy odrzucić? Ale aby to uczynić, to najpierw trzeba odrzucić Boga jako prawodawcę. I to jest pokusa z raju. Świat przez swoich złych nauczycieli zmierza do zajęcia miejsca Boga, a szatan, nauczyciel kłamstwa, ciągle sieje zamęt. W świecie nauk doświadczalnych, wprowadzanych nowych ideologii, tych grup, które mają jedynie słuszne autorytety, tak jak za czasów komunistycznych, jedna tylko była prawda możliwa do głoszenia w tych uniwersytetach marksistowsko-leninowskiej i tej koncepcji chociażby ekonomii, która, bo wszyscy mądrzy wiedzieli, że będzie fiaskiem. To jednak szatan potrafił tak kusić, że znalazł zwolenników, bo chciał ludzi bardzo mocno zniewolić, uczynić świat bez Boga. Moi drodzy, dlatego coraz częściej wśród gremiów odpowiedzialnych i dzisiaj za losy świata dochodzą głosy, że nasza globalizacja życia, którą sobie gotujemy, domaga się też globalnego etosu. Byłoby to wypracowane wspólne stanowisko nie tylko w sprawie praw człowieka, ale także i jego obowiązków, czyli powinności, bo inaczej cywilizacja nasza, zdominowana przez technikę, narzuci prawa mocniejszych, brzydko mówiąc, prawa buszu. To dlatego chwała prawdy objawia się krzyżu. Przeżywamy więc czas przeżywania do beatyfikacji. I teraz z tych czytań, z tego kontekstu zajrzyjmy do pewnych momentów życia prymasa tysiąclecia. Tak, w tym kontekście chcemy dostrzec niezwykle aktualną postać prymasa tysiąclecia. On życiem i nauczaniem, a więc słowem i czynem potwierdził, że objawienia Bożej miłości, to czego się uczymy przez całe życie od mamy i taty, tak jak on, odkrywamy w największej prawdzie, odkrywamy w tych objawieniach Bożej miłości największą prawdę o sobie, o naszym człowieczeństwie. On też demaskował kłamstwa głoszone przez systemy totalitarne. I ten wcześniejszy, związany z faszyzmem, a potem i z komunizmem. Ale demaskował także jeszcze jako profesor we Włocławku, kiedy zajmował się sprawami robotniczymi i wyjaśniał im, żeby nie wpadali w zasadzki zastawiane przez współczesny świat. Moi kochani, my możemy powiedzieć, że za 2 tygodnie będziemy przeżywali godzinę chwały. Tak objawi się raz jeszcze przed nami postać prymasa tysiąclecia jako człowieka, który podobnie jak Mojżesz, powtarzamy to z ochotą, przeprowadził nasz naród przez ten zalew potopu czerwonego, Morza Czerwonego. Przeżywał prymas w swoim życiu, w swojej historii, swojego życia też godziny chwały. Może warto niektóre przypomnieć, zwłaszcza te związane z Soborem Watykańskim II. Kiedy już był uwolniony, kiedy już przeprowadzał naród przez nowennę, bo do 66 roku przygotowywał nas wszystkich, kiedy peregrynowała kopia obrazu Matki Bożej po diecezjach, od parafii do parafii. I także kiedy był na soborze,
to naprawdę to był człowiek, który można by powiedzieć doznawał jakiejś takiej pewnie radości z tego, że to Bóg może wypełniać przez niego swoje plany. 4 grudnia 65 roku na soborze był naprawdę polskim dniem wielkiej chwały. Sekretarz generalny kardynał Felici odczytał list prymasa do ojców soborowych o zbliżającym się polskim milenium z prośbą o modlitwę i ducha łączności z narodem w zaplanowanych uroczystościach. Ponad 2400 ojców z całego świata, ojców soborowych, otrzymało dar także kopię jasnogórskiego obrazu. Wyobrażacie to sobie? 2400. A prymas wiele z tych obrazów własnoręcznie podpisywał. Tego dnia za sprawą Maryi Polska była znowuż na ustach biskupów całego świata i w mediach. Zapewniano o modlitwie i duchowej łączności. Także w tym dniu prymas na prośbę Pawła VI dla upamiętnienia milenium chrztu Polski poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni w Rzymie, stolicy chrześcijaństwa, a ta świątynia była pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Godzina chwały. Sobór zakończył się w dniu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, a po mszy świętej trzech kardynałów, a z nim trzy osoby reprezentujące stany Kościoła, wypowiedziało przesłanie soborowe do świata. Prymasowi w obecności niewidomego, któremu towarzyszył pies, przypadło wygłoszenie orędzia o biednych i cierpiących. Dla prymasa był to kolejny znak, który komentował. I to jest jego cytat. Przez tyle lat służyłem ociemniałym w laskach. Było więc dla mnie radosnym dniem, że Ojcu Świętemu prowadzę razem z psem ociemniałego. W rzeczywistości bowiem człowiek na służbie dzieci Bożych jest właśnie takim psem. I chciałaby cała dusza tak wiernie służyć dziedzictwu Bożemu, jak umie to czynić wierny pies. Wszystko przemawia i słowo, i znaki. Ja też poczytałem to sobie za znak bez słów. Dlatego też jestem wśród was jak ten pies przyociemniałym, aby wam, najmilsze dzieci, służyć. Zobaczcie, jaki piękny i wspaniały obraz. Mocny. Prymas jak pies służy ociemniałemu narodowi, nam. Wyprowadza z ciemności nocy egipskich, z grzechu. Ale moi drodzy, prymas, który rzeczywiście będzie beatyfikowany razem z Matką Czacką. Znowuż laski. Następnego dnia odbyła się pożegnalna audiencja, na koniec której papież do błogosławieństwa dołączył specjalny list, a dekret z okazji wyjątkowego jubileuszu nadesłał nieco później. Paweł VI wyraził łączność z narodem polskim. Jego słowa: zapewniam was, że w czasie tej uroczystości i my, kornie, będziemy błagali z wami Chrystusa Pana, aby za przyczyną Bogu Rodzicy Dziewicy domy wasze stały się siedzibą świętości. Moi drodzy, w tym klimacie jedności z Kościołem 1 stycznia w Gnieźnie prymas rozpoczął milenium chrztu Polski, przybywając z Maryją potem do wszystkich diecezji. Zainteresowanie jubileuszem, jak wiemy, było wielkie. Do wielu episkopatów biskupi napisali listy informujące o uroczystościach tysiąclecia. Wspominali wspólne losy i prosili o pamięć. Ale jak sobie przypominamy, emocje wzbudził list do biskupów niemieckich. Chodziło o zdanie. W tym najbardziej chrześcijańskim i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do was, siedzących tu na ławach kończącego się soboru, ręce. Nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Naród miał zdać egzamin z Ewangelii. Nie wszyscy to zrozumieli. Prymas otrzymywał gratulacje, ale też i szykany od rządu. Bez prasy katolickiej mógł jedynie podczas wystąpień liturgicznych wyjaśniać ewangeliczne wezwanie chrześcijan do miłości nieprzyjaciół i wybaczania jeden drugim. Odcinał się od jazgotu partyjnej nagonki w prasie sączącej nienawiść do Kościoła, biskupów, a zwłaszcza prymasa, zarzucając, że wykorzystywali sobór do celów politycznych i szkodzili racji socjalistycznego państwa. Oto jedna znowuż z wielu wypowiedzi prymasa.
Nie spodziewałem się dla siebie najmniejszego niczego dobrego. Tylko was proszę o jedno. Miejcie odrobinę zaufania do swojego biskupa, który umiał walczyć, gdy było potrzeba w obronie ojczyzny. Jestem także żołnierzem. Brałem udział w powstaniu. Nosiłem w swych ramionach rannych żołnierzy. Czyniłem wszystko, co było trzeba, a co sumienie Polakowi robić kazało. I jestem przekonany, że na to, co dziś przeżywam, nie zasłużyłem sobie w mojej ojczyźnie. Ale jeśli tak się dzieje, to w imię Boże wszystkim swoim oszczercom, bo inaczej ich nazwać nie mogę, przebaczam. Niech oni to wiedzą, że im przebaczam. Jak przebaczam wszystkim, którzy usiłują moją prawdę na swój sposób przedstawić. Tak czyni chrześcijanin, a ja chcę być chrześcijaninem. Mam być dla was wzorem, jak postępuje chrześcijanin. To wszystko dzieci najmilsze. Kochani, przygotowując się do beatyfikacji, my wiemy, że też chcemy odkryć, jak bardzo potrzeba nam dzisiaj na nasze dni i drogi, którymi kroczymy do nieba, także takiego wzoru. Droga minielina na szlaku tysiąclecia wielkiego dziękczynienia więc zamieniła się w drogę krzyżową prymasa. Można by powiedzieć 24 diecezje i 24 stacje drogi krzyżowej. Wielką sobotę 9 kwietnia we wszystkich parafiach wierni z kapłanami odnowili przymierze chrztu, a główne uroczystości upamiętniające historyczną datę chrztu Polski dokładnie po tysiącach lat odbyły się na wzgórzu Lecha w Gnieźnie 14 kwietnia. Podczas uroczystości prymas udzielił też święceń 8 kapłanów. W Poznaniu był już 16 kwietnia. Z jednej strony szykany władz, zakazy procesji, wyzwiska Gomułki, organizowanie w tym samym czasie hałaśliwych obchodów świeckich, a z drugiej nieoczekiwana siła ducha narodu i rozmodlony tłum. Symbolem stał się wniesiony pod katedrę samochód kaplica w Poznaniu, gdy władze nie wyraziły zgody na uroczyście wyniesienie obrazu ulicami miasta, przygotowanej już procesji. Przebaczenie prześladowcom stało się, kochani, największym wyzwaniem dla wiernych w tamtych dniach. Ojczyzna, można było powiedzieć, doświadczała klimatu góry Tabor. Obok obłok znak obecności Boga spoczywał nad Arką Przymierza. Pamiętamy, zacienił Maryję chwili poczęcia Syna Bożego. W czasie chrztu w Jordanie Jezus zanurzył się w grzeszny świat człowieka, a w chwili przemienienia grzeszny człowiek w Chrystusie został wyniesiony do samego nieba. I to był punkt zwrotny w życiu Chrystusa na ziemi. Jego życie publiczne obrało kierunek męki, a przesłanie tajemnicy przemienienia na górze Tabor jest jednoznaczne. Chwała objawiona Synu ma początek w krzyżu. A rozmowa Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem o odejściu w Jeruzalem ma uzasadnienie w Starym Przymierzu. Mojżesz, dzisiaj już wspomniany, 40 lat prowadził niewdzięczny i zbuntowany lud do ziemi obiecanej, po bezdrożach pustynnych i do końca pozostał cierpliwy. Eliasz walczył z mocami zła, które objawiały szczególną moc zapanowania Achaba w rebelii narodu przeciw jedynemu Bogu. To owa niechęć do przyjaźni z Bogiem wyrażana przez 1000 lat, zaślepienie upartego narodu, który nie dał się prowadzić, były tematem Jezusa w obecności Ojca, właśnie z Eliaszem i Mojżeszem. Ale godziną chwały Chrystusa nie była ta chwila, nie był Tabor, lecz ukrzyżowanie na Kalwarii. Chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, która nie zwodzi nadzieją na życie bez cierpienia. Nie podaje cudownych recept na szczęście. Przeciwnie, Ewangelia jednoznacznie mówi o konieczności utraty życia na drodze podjęcia krzyża i naśladowania Jezusa. Kiedy mówi o prawdziwości, o krzyża i cierpienia, wyjaśnia tę tajemnicę w Chrystusie i w Jego chwale. I moi drodzy, to jest ten klucz, gdy uwierzymy, tak jak prymas uwierzył, że podjęcie krzyża ma sens i ono dopiero objawi chwałę. Stajemy się zdolni do podjęcia krzyża i wytrwania jak męczennicy, często ofiarując swoje życie za zbawienie innych. Moi kochani, cierpienie przemienia się w drogocenny dar, staje się charyzmatem w Kościele.
I takim charyzmatem, darem dla nas wszystkich, dla Kościoła w Polsce był i pozostanie kardynał Stefan Wyszyński. Cierpienie przyjęte przemienia mroki, rodzi światło nadziei dla grzeszników, nadaje sens życiu. Każdy będzie musiał zmierzyć się z krzyżem, ty i ja, który nas czeka, byśmy mogli przejść do chwały Ojca. Nie miejmy co do tego wątpliwości. Nie wypatrujmy go jednak, bo naszym powołaniem jest dostrzegać już dzisiaj we wszystkim chwałę Bożą. Właśnie po to jest nam dana także i beatyfikacja, że kiedy mnie dotkną jakieś krzyżyki związane z doświadczeniem współczesnego świata, z krzywdą, z cierpieniem, z chorobą, śmiercią bliskich, z prześladowaniem, to oglądajmy już chwałę. Wtedy, gdy znamy krzyż i będziemy gotowi na jego przyjęcie, to moi drodzy, dopiero w ten czas odkryjemy, jak bardzo Pan Bóg przez Chrystusa jest razem z nami. My wiemy, że to jest nasz dramat, gdy tak wiele czasu poświęcamy modlitwie, medytacji Biblii, a nie potrafimy rozpoznać i przyjąć krzyża, ukochać w nim przychodzącego Jezusa. Często zbuntowani, zgorzkniali, skupieni na sobie, jak święty Piotr pod Cezareą. Panie, nie możesz tam iść do Jerozolimy, pamiętamy, i usłyszał, idź precz, szatanie. Albo jak uczniowie w drodze do Emaus, a myśmy się spodziewali. Tak wymyka się łaska udziału w chwale Boga. Kochani, nie chodzi o fałszywą, niezdrową mistykę cierpienia, szukania na własną rękę krzyża, lecz o życiowy realizm, który nie oszukuje siebie i innych, wmawiając, że na ziemi jest możliwe życie bez cierpienia. Prymas jest wielkim tego świadkiem. Jak on mężnie potrafił wszystko przeżywać i przemieniał dla Bożą chwałę, to był wyjątkowy człowiek pod tym względem. Biblia posyła do nas do Boga słabego i cierpiącego, by przekonać, że ten zdawałoby się niemocny, cichy i pokorny sercem, cierpiący Bóg w Synu może pomóc. Nikt inny, tylko On na krzyżu, moi drodzy. Już kończąc, pogańska teologia powiada, że jeżeli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Dokonaj cudu, opuść go. A Ewangelia mówi przeciwnie. Ponieważ jesteś Synem Bożym, pozostań na krzyżu do końca, aż do śmierci. I umiał to robić doskonale. Święty Jan Paweł II, pamiętamy, ten ostatni Wielki Piątek i Droga Krzyżowa w Koloseum, ale też naprawdę umiał to czynić całym swoim życiem prymas Wyszyński. A kiedy już był chorowany i dowiedział się o tragicznym zamachu na Jana Pawła II, to o co prosił? Aby już się nie modlono o jego uzdrowienie, tylko żeby modlono się o uzdrowienie świętego Jana Pawła II. I cały naród, i on swoje cierpienia także ofiarował w tej modlitwie. I można powiedzieć, że z jego śmierci narodziła się potem naprawdę także wielka chwała. Chociażby w tajemnicy długiego pontyfikatu Jana Pawła II. Moi kochani, to jest owo fundamentalne przesłanie cudu przemienienia na górze Tabor. Tak, i musimy być na to gotowi za 2 tygodnie, kiedy będziemy myśleli, że będziemy przeżywali górę Tabor. A może już tak być, że następnego dnia dotknie nas krzyż. I wtedy co? No właśnie, nasza modlitwa korna do świętego Jana Pawła, ale my dzisiaj mówimy do błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, o zrozumienie tego, co nas dotyka, czy do Marii Czackiej, cudownej niewiasty, która będąc bardzo bogatą i wykształconą dziedziczką przecież z wyższych sfer, zaledwie mając 20 kilka lat, doznaje tragedii, że staje się niewidomą i odkrywa swoje powołanie w tym krzyżu. Tak, z Taboru na Golgotę. Moi drodzy, i my ujrzymy chwałę krzyża w tej beatyfikacji. Nie ma innej drogi na świecie, by objawiła się jasność nowego, wiecznego życia. Nie ma. Gdyby nie było krzyża Wyszyńskiego, który niósł, nie byłoby tej chwały. Przyjąć tę prawdę z pokorą, zawierzyć Bogu, to wygrać wieczność, moi drodzy. Taka była droga krzyżowa prymasa, który swoje życie, jak już to nieraz tu słyszeliśmy, także podczas naszych spotkań, porównał do Wielkiego Piątku. Wytrwał przy Jezusie do końca
I dlatego zajaśnieje chwałą świętości Boga. Będziemy Go przyzywać błogosławionym. Amen.